Witam bardzo serdecznie z tej strony Asus 18 i zaczynamy praktycznie losowanie na zbrojkę. Za chwilkę zobaczymy, kto wygra oraz będzie taka mała niespodzianka. Tutaj oczywiście zapauzujemy. Oczywiście bardzo dużo osób się zgłosiło. Nie wiem, czy będzie widać. To bym musiał przykręcić. O, komentarze 24. Oczywiście dałem informację, że losowanie będzie w sobotę, a nie niedzielę. No i kopiujemy linka. Tutaj jedynie wyprostujemy. Kurczę. Następnym razem muszę jakieś proste pudełko wziąć, bo to jest jakieś wykrzywione. Load comments. I powiem od razu tak. Będzie dwóch zwycięzców. Pierwsza osoba wygra właśnie tę zbrojkę, co za chwilę właśnie wylosujemy, a druga dostanie praktycznie ode mnie darmową skrzynię szczeniaka. Więc wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe. No i bo bardzo dużo się osób zgłosiło, dlatego to właśnie dorzucam skrzynię szczeniaka dla drugiej osoby. No dobra, to każdy szczęściu dopomoże, kto wygrywa zbroję? No ja nie wygrywam. Jeszcze raz. O, no Czacha też nie wygrywa, bo nie gra na Androsie, to wiem, ale się też nie zgłosił. Zgłosił się Lykain. Szczerze? To masz farto, już chyba parę razy u mnie wygrałeś. Nie wiem, jak ty to robisz, ale... No gratulacje, wygrałeś zbroję. To teraz losujemy, kto wygrywa skrzynię szczeniaka. Gumball. No i mamy zwycięzców. Czyli jak coś, to pod tym filmikiem proszę napisać, w jakie dni zaszły tam gracie. Ja oczywiście będę do was na PW pisać w Metinie. To oczywiście po odbiór nagrody będziecie mieli miesiąc, więc miesiąc wydaje mi się, że to jest kupa czasu, więc na pewno nagrody zostaną przekazane. No to tak, to przechodzimy do głównego odcinka teraz. Dobrze, jesteśmy już ponownie. Jeszcze raz gratulacje osobom tym, które wygrały nagrody. Oczywiście zgłaszajcie się po odbiór, bo ja tych przedmiotów to i tak właściwie nie potrzebuję. Co prawda niby mógłbym zawsze tę zbrojkę sprzedać, no ale... Czy ja wiem, tam kasa pomału się i tak nazbiera. A tutaj właśnie ten event Piraci Tanaka był. No powiem wprost, szału z tym eventem nie było, przynajmniej u mnie. Więc jedynie no, trzeba przyznać, no może trochę tej kasy leci z tych piratów Tanaka, ale... No tylko żeby chociaż coś jeszcze, że tak powiem, żeby poleciało. Tak to niestety szału nie ma. I szału nie było, tak powiem. A tak w międzyczasie, jeżeli nie zauważyliście, to troszeczkę intro zmieniłem, takie dwa klipy zmieniłem. Wydaje mi się, że teraz o wiele lepiej to wygląda, więc mi się to intro podoba jak najbardziej. No tak, chciałem jedną rzecz powiedzieć, tylko zapomniałem. No i właśnie tutaj niestety nic nie udało mi się żadnej tej wydropić ucho. No, niektórzy znajomi, na przykład takie jak Jawne, Adbuster i Pani Ogrodnik chyba też nie dostali, chociaż nie jestem pewien. A tutaj oczywiście Shinso na M1 jest. Język Hunio już mam na 19 punkcie, myślałem, że dzisiaj wejdzie, ale jeszcze nie mogę przeczytać. A tu taki 5 takich otworzyłem tych blasków, bo 5 wydropiłem. No to pomyślałem, że otworzę, po co to sprzedawać. A to jest właśnie zbrojka, którą pożyczyłem do V2. I oczywiście dobrze się przygotowałem. Bonsaja, pedeki, miksury zarania, pelki. To oczywiście, szczerze mówiąc, to na samym początku to trochę się pomyliłem, bo miałem od razu te nowe zbroje włożyć, a ja jak widzicie, dalej na starej jestem. To jest trochę, no... W topy miałem, dlatego jak zauważyłem to myślałem, o, będę leżał. Ale, jak widzicie, jednak nie leżałem. Jednak to białko 10 do PZ pomogło mi ustać. Ale oczywiście teraz spróbujemy z tą zbrojką. O ile wiem, to chyba właściwie rezultat podobny był, tylko tutaj po prostu chyba więcej mobów do mnie przyleciało. Więc... Zresztą wystarczy na minimapę. Praktycznie wszystko biegnie z tej... z tego miejsca. Coś sam się zdziwiłem, że udało mi się aż wszystko zabrać z tej komnaty. No i oczywiście tutaj już będzie pokazywanie wbijanie leveli. Był 71. No,
Powiem wprost. W sumie, żeby wbić 75, zajęło mi jakieś 2,5 godziny. Dla mnie wydaje się, że jakoś to chyba szybko poszło. Oczywiście dzięki buchce. Po CH latałem, zresztą jak widać, tu, byłem na, tu jestem na CH6, tam byłem na CH4 i tak dalej. No tylko trochę szkoda, że nieraz było tak, że no ludzie też... No wiadomo, każdy XP, ale tak to gdyby nie XP'li na innych CH, to ja bym praktycznie szybciej wbił level. No ale tutaj widzimy 75 level, jest dużo ruszy czekolad nadrobiłem, ale to oczywiście w przyszłości będzie taki odcinek z otwieraniem. No, tutaj oczywiście będę mógł tę zbrojkę wreszcie oddać, bo się nie mogę doczekać Adbustera, bo jeszcze tej zbrojki mu nie oddałem. No i oczywiście tu przekazuję punkty do trzystronne cięcie. No i muszę wreszcie to powiedzieć, że muszę zacząć używać to trzystronne w PvP, bo jeszcze ani razu go nie użyłem. A tutaj oczywiście... O, a to akurat ty wygrałeś skrzynię szczeniaka. No to widzisz, masz szczęście. No, to ja też brudę tego bandziora pozdrawiam. No. No dobrze, a tutaj taki teścik, bo chciałem właśnie zobaczyć jeszcze raz coś z kartą potwora, jakbym załóżmy broń zdjął, czy bym bił tyle samo, co bez broni, czy jakiś inny damage by był. No to zobaczymy. No i niestety taki sam jest, więc myślałem, że może jakoś da się system oszukać, ale niestety nie. To za chwilę też tam do Metina piątki dobiegnę, ale ja już się będę z wami żegnać, jeszcze PvP będzie przed wami, z Kojoua i z kimś tam jeszcze. Oczywiście dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.